Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i przychodzę dzisiaj do Was z zapachami lata. Zapraszam Was bardzo serdecznie na prezentację kolejnej części Akademii Albumowej. Dzisiaj widzę się z Wami na kolejnej części Akademii Albumowej, już piątej. Zostały jeszcze dwie. Mam nadzieję, że fajnie się pracuje, że jesteście zadowoleni z tego, jak przeprowadzone są warsztaty i jak wygląda cała Akademia Albumowa. Dzisiaj, moi drodzy, jak widzicie, przede mną leży mięciutki, słodki, fajny, taki dosyć spory grubasek. Zaraz coś więcej o nim powiem. Na początek chciałabym tylko przybliżyć piątą część naszej Akademii Albumowej i tematem jej będzie wycena albumu i sposoby wspomagania sprzedaży Twój wizerunek. Myślę, że to jest bardzo ważny temat dla wszystkich tworzących i że będziecie zainteresowani wspólnym webinarem, jak i kolejną częścią e-booka, moi drodzy. No, płynie czas, zostały nam jeszcze dwa spotkania z serii takiej akademii, tej naszej Akademii Albumowej. Myślę, że dosyć szybko ją skończymy, żeby już w święta na skrabmasie razem wspólnie tworzyć. Moi drodzy, cały warsztat, na całym warsztacie będziemy pracować z cudownej kolekcji Raspberry Garden. Ja sama się dziwiłam, że ja jeszcze dotąd żadnego warsztatu nie zrobiłam z tej kolekcji. Jest to jedna z moich ulubionych kolekcji lemonowych. Piękna, delikatna, łączy w sobie i wyraziste kolory, i bardziej delikatne. Każdy wybiera, na co ma ochotę. I to też jest taka nowość, moi drodzy, od tego warsztatu, jaką chcę wprowadzić. I myślę, że ja tutaj miałam warsztaty stacjonarne i dziewczynom bardzo się pomysł spodobał. Istnieje opcja do kupienia sobie, jaką macie ochotę, ilość bloczków, ale ona będzie dotyczyła tylko osób, które kupują warsztaty. Ona nie będzie dostępna w regularnej sprzedaży, bo ja nie chcę sprzedawać i handlować papierami, bo to już za dużo by było. To będzie tylko możliwość taka do kupienia tych papierów, jeżeli ktoś będzie czuł taką potrzebę, ponieważ spotykałam się z wieloma takimi opiniami, że wiecie, jak tak czytam, że zabrakło mi papieru, bo się pomyliłam kilka razy, gdzieś sobie źle docięłam. I bywają warsztaty, że zostaje bardzo dużo papierów nam z danych kolekcji, a bywa taki warsztat, że zostają na przykład 2 czy 3 arkusze. Jest to niby dużo, ale dla osób, które na przykład, nie wiem, może pierwszy raz robią album, albo no po prostu dla warsztatowiczów, ja sama się czasem mylę, przyznaję to i zresztą niejednokrotnie o tym mówiłam. Więc tym bardziej osoby, które robią według czyjejś instrukcji, więc myślę, że taka możliwość do kupienia sobie bloczka będzie fajna. Ja go dołożę, jeżeli ktoś będzie zdecydowany, może sobie wejść na papiery, chyba tektury mamy, coś takiego, i wrzucić sobie taki bloczek do swojego koszyka i mieć jeden więcej w zapasie, jeżeli by czuł taką potrzebę, albo na przykład chciał sobie jeszcze jakąś tam kartkę potem zrobić i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja tam tych motywów jest mnóstwo, więc najbardziej zależy mi na tym, żebyście czuli ten komfort pracy i nie martwili się, że Wam zabraknie papieru, no bo każdy inaczej pracuje, więc może się zdarzyć, że się pomylimy, nie wiem, 2-3 razy, no i już potniemy papier i nic z niego nie będzie, także jest taka możliwość. Jeżeli ktoś będzie chętny, jest możliwość do kupienia sobie przy każdym warsztacie takiego bloczku do pracy. Moi drodzy, mam przed sobą albumik, który będziemy wykonywali na naszym warsztacie online. Rozmiar tego albumu, słuchajcie, zamkniętego, to jest 21x21 cm. Natomiast otwartego już całkiem albumu jest 21x74 cm. Nasze karty mają tutaj około 20,5x19,5 cm. Są karty 4, mocowane systemem Hidden Hinge na płótnie. To jest mój sztandarowy, że tak powiem, element taki zawsze albumowania, tworzenia tego systemu Hidden Hinge. Ja uważam, że on jest najbardziej solidny, najbezpieczniejszy i najbardziej taki pewny, jeśli chodzi o albumy. Karty są bardzo rozbudowane, zaraz zobaczycie. Tak więc mamy albumik obity w mięciutki materiał. Będziemy z tym pracować. Pokażę Wam, jak fajnie to rozwiązać. Jest kompozycja na okładce. Jest związany z taką zakładeczką. Wiązany jest na taką tasiemkę bawełnianą, koroneczkę. Mamy
mamy kompozycję. Każdy sobie może tutaj, słuchajcie, napis zamocować, jaki tylko będzie miał ochotę. Jest to album idealny na urodziny dla kobiety raczej, bo jest w takich kolorach, jak wiecie, jak w Raspberry Garden. Natomiast jest bardzo kwiatowy i myślę sobie, że jest taki bardzo kobiecy na osiemnastki, na urodziny dla kobitek, na różnego rodzaju okoliczności i okazje. Myślę, że jak najbardziej się tutaj nada. Jest tu sporo fajnych nowych rozwiązań, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Także moi drodzy, jedziemy. Otwieramy sobie nasz albumik i mamy go raz i dwa. Ja sobie spróbuję to tutaj fajnie tak teraz, żeby tutaj nic nie zmarać. Zerknę, czy wszystko widzicie. O, teraz to on jest prawie, że cały widoczny. Ale też muszę przesunąć, żeby stronę było widać. Dobra, a potem jak dojdę tam, to będę przesuwała. Kochani, słuchajcie. Pierwsza strona albumiku to są, no, takie wiecie, była mowa o tym, że będzie używanie kalek, ale nie pasowało mi tutaj z tymi przekładkami. Poza tym album jest tak skomponowany, że on w ogóle o siebie nie haczy, więc nie ma tutaj obaw, że się coś zniszczy. Pierwsza strona, mamy takie kieszonki, klapki z kalką. Popracujemy z tą kalką, popracujemy właśnie nad takimi fajnymi, ciekawymi rozwiązaniami. One otwierają się w górę i w dół, więc tu można sobie jeszcze spokojnie zdjęcia powsuwać, ale wszystko jest jeszcze tutaj, o, klapeczka. No i mamy tu mnóstwo miejsca na zdjęcia. Ja sobie nie przygotowałam, słuchajcie, takich mat, które ja zawsze przykładam, ale już się naprawiam. Mamy 9x13, ja myślę, że nawet 18x13 tu wejdzie. Ja sobie przygotuję. Zobaczcie, tu 10x15 spokojnie wejdą, 9x13 i tak. W bocznym panelu mamy jeszcze tutaj, słuchajcie, to odsunę, żeby mi nie przeszkadzało, kieszonkę z miejscem na tagi. Album pomieści co najmniej ze 100 zdjęć leciutko. Zależy też, jakie formaty będziecie jakby używali w tym albumie, czy to 9x13, czy 10x15. Setka zdjęć powinna wejść bez żadnego problemu. Ja przeliczając te miejsca, tylko wiecie, takie stricte albumowe, już miałam ich około 70. Nie liczyłam w ogóle kieszonek, gdzieś tam belibendów, tych wiecie, książeczek, które wsuwamy i tym podobnych rzeczy. Więc myślę, że na spokojnie setka zdjęć powinna się tutaj zmieścić bez żadnego problemu. Pierwsza strona to jest nasza okładeczka. No i pierwsza strona, słuchajcie, to wiecie, co ja lubię, czyli wykorzystywanie potencjału kieszonek. I tu mamy miejsce na zdjęcie 10x15. Ja zawsze robię takie 10,5x15,5. I w momencie, kiedy macie zdjęcie 10x15, o, no to taka fajna rameczka tutaj powstaje. I można powsuwać tutaj do kieszonki na górę maty, książeczki zrobić, więc ja myślę, że nawet ponad setka zdjęć. Zajmiemy się kompozycjami w albumie, pozłocimy sobie bardzo delikatnie. Jeżeli ktoś nie lubi, nie musi złocić, bo słuchajcie, to nie jest obowiązkowe, a były tutaj dziewczyny na warsztacie stacjonarnym i były zachwycone tym sposobem, jak to złocić. Kto już brał udział w moich warsztatach, to już złocił, więc wie, jak to wygląda i że jest to bardzo przyjemne. Poukładamy sobie kompozycję, otwieramy. I tu w środku, zobaczcie, ja nie robiłam już tu żadnej kieszeni, ponieważ mamy tutaj taką dosyć sporą harmonikę, więc tu wejdzie 2, 4, 6, 8, 9 zdjęć aż. 9 plus tutaj za 2, no mamy 11 zdjęć na jednej stronie i plus cała tutaj kieszeń. Tutaj możecie, chyba tak sobie myślę, że powinno wejść to 13 na 18. Ja sobie tutaj nie przykładałam akurat, no, na styk, ale w tą stronę, no, trzeba by było dociąć troszeczkę. Ale myślę, że bez problemu takie zdjęcia wejdą. Oczywiście zdjęcia można wsuwać też do kieszonek luzem, nie muszą być w ogóle na matach, tak więc to jest kwestia tylko i wyłącznie indywidualnych upodobań. Tutaj mamy, słuchajcie, kopertkę i oczywiście jest też mata. Nie doklejałam tej koperty, tak sobie ją przykleimy, że będzie można tutaj, wiecie, wsunąć sobie jeszcze zdjęcia. Kopertka jest robiona, będzie robiona przez nas własnoręcznie. Pokażę Wam, jak samemu sobie zrobić kopertę, zrobić ją potem w dowolnym rozmiarze, jaki tylko będziecie chcieli. Więc mamy kopertkę. Ja jej nie robiłam z papieru skrapowego, bo uznałam, że te papiery są takie bardzo wzorzyste, kwiatowe i że ta koperta fajnie to tutaj stonuje i została na papierze tym bazowym zrobiona i myślę, że ładnie tu pasuje. Ja też nie powiedziałam nic o papierze bazowym, który ma piękny, piękny kolor beżu, kawy z mlekiem, papieru Netunopana. Będziemy też na nim pracowali. Otwieramy w górę. Mamy tutaj miejsce na zdjęcie na górze. I
muszę spokojnie zdjęcie 10 na 15 wejdzie. Zobaczcie, pięknie będzie się tu prezentowało. Natomiast na dole, żeby tu jeszcze coś się działo, nie marnować miejsca, mamy kieszeń z wydobyciem wzoru, z taką koroneczką. Ja mam tu kieszonkę, książeczkę, mam normalną matę, a jeszcze tu jest luzu. Słuchajcie, no ja mówię, no ponad setka zdjęć wejdzie tutaj bez większego problemu. Każda oczywiście karta, bo o tym nie wspomniałam, ma tutaj też matę. Można mnóstwo tych zdjęć sobie tu umieścić, takich dużo wielkoformatowych również, więc myślę, że... Jak zawsze też to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o maty. Kolejna strona jest zamykana na, taką, na taki magnesik, który sobie to zrobimy sami. To jest kompozycja z elementów do wycinania. No i otwieramy górę, otwieramy dół. I tutaj już można duże zdjęcie sobie jakby za mocą. Mamy 2, 4, 6, 8, jakby 10 zdjęć, jeżeli to będą normalne formaty. 10 na 15 na przykład, natomiast jeżeli będziecie chcieli jeszcze sobie na mniejszy format albo gdzieś tam jeszcze powsuwać, ponieważ to się trzyma tutaj mocno magnesem, można luzem zdjęcia powsuwać, ale ja myślę, że tu jest tyle miejsca w albumie, że nie ma takiej konieczności. Nie zawiązałam sobie na sznureczek, jak wczoraj go obcykowałam. Dobra, mniejsza z tym. Dobrze, jedziemy dalej. Słuchajcie, mamy kolejną stronę. I to już jest nasza strona czwarta lewa. No i tutaj jest kieszonka. Oczywiście, żeby sobie wsunąć tutaj mnóstwo mat na zdjęcia, czy tagusiów z opisami. Ale mamy też tutaj taki dingsik, czyli książeczkę. Książeczkę otwieramy sobie w górę. Ja tu widzicie, podkleiłam trochę za wysoko, to serduszko my sobie zrobimy niżej, żeby nam nie wyginało się. Ale to też jest fajne, że robiąc taki wzorcowy album, wiem czego unikać, później nie pomyślałam o tym. Możemy zapisać sobie jakieś wspomnienia dotyczące tego zdjęcia. Widzicie, on się tu przegina. Wystarczy go obniżyć i będzie wszystko w porządku. Tak też na warsztacie zrobimy. No, ale jeszcze sobie to otwieramy w tym kierunku, kochani. I mamy tu miejsce na duże zdjęcie. A tutaj jeszcze, zobaczcie, mamy miejsce na 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, no nie wiem, z 15, 16, patrząc jeszcze na kieszeń, sporo tych zdjęć nam się zmieści. Ok. No i piąta strona, słuchajcie, to jest takie zamknięcie na elementy z kolekcji. Zakochałam się w tym sposobie, robiliśmy już go też ze wspierającymi na YouTubie, z moimi wspierającymi. Jest to normalne zamknięcie na sznureczki, ale wykorzystamy do tego elementy, które będą w tej kolekcji do wycinania. I jest tutaj góra zdjęcie, dół zdjęcie i jeszcze jest kieszonka. Słuchajcie, ja sobie tu włożyłam książeczkę, można tu powkładać tagi, maty. Zostaną nam ścinki, to my sobie też takie tagusie porobimy. Żebyście widzieli, jeżeli ktoś pierwszy raz będzie brał udział w warsztacie, żeby widział, jak można fajnie sobie powykorzystywać ścinki do albumów. Tutaj sobie zawiązujemy na sznureczek, czyli mamy to takie, myślę, że dużo ciekawsze rozwiązanie niż kółeczka. Wykorzystamy sobie też ćwieki, one tutaj świetnie mi się wgrały, bo mamy i papier lustrzany, z którym też będziemy pracować, i ćwieki, więc one ze sobą pięknie tutaj współpracują, dlatego też troszkę tych złoceń przemyciłam. Nie obzłacałam bardzo mocno klapek. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę i nauczy się i spodoba się mu na elementach do wycinania, może to wprowadzić też na poszczególnych tutaj stronach w tych papierach. Kolejna ze stron to jest strona już szósta, w związku z tym, że tu mamy tak dosyć przestrzennie na bogato, ta jest troszeczkę prostsza i są to tylko takie otwierane klapeczki na zdjęcie, ale żeby nie było bardzo nudno, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zdjęć wejdzie, to mamy je zrobione tak troszeczkę asymetrycznie, żeby to fajnie też ciekawie wyglądało i nie było takie, wiecie, nudne. Kolejna ze stron to jest klapeczka, jakby tutaj, którą też podnosimy, ale zanim to zrobimy, mamy oczywiście tu wykorzystany potencjał naszej klapki, czyli mamy miejsce na włożenie sobie zdjęć i jest to kieszeń taka bardziej płytka i kieszeń taka bardziej głęboka, czyli przez całą naszą tutaj klapeczkę do góry i wykorzystany element też do wycinania. Myślę, że one ładnie się sprawdzają tutaj i wyzłocone. No i teraz klapeczkę naszą otwieramy sobie w górę, a tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, mnóstwo miejsca u góry. No i tutaj oczywiście w tej klapce bocznej można sobie powsuwać jeszcze parę zdjęć. Zdjęcie można też przykleić tu, a jeszcze tam powsuwać, więc myślę, że to tutaj
Ja mówię zawsze, to jest kwestia tylko i wyłącznie indywidualna, jak kto sobie rozgospodaruje to. No i taka ostatnia, jakby albumowa nasza strona, to jest belly band, czyli taki, wiecie, ten nasz paseczek, za który możemy wsunąć sobie matę, karty, książeczki. Troszeczkę tych zdjęć tu wejdzie i to, no, więcej niż troszeczkę. Ale żeby nie było, słuchajcie, no monotonnie, mamy tutaj taką fajną otwieranie z klapeczką. Mamy na 2, 4, 5 zdjęć jeszcze tutaj miejsce i zamykamy sobie i tu wsuwamy i można, słuchajcie, mnóstwo tych zdjęć tutaj umieścić. Moim priorytetem zawsze jest to, aby album był przejrzysty, miał fajne rozwiązania, ale też dużo miejsca na zdjęcia. No i mamy tutaj znowu książeczkę. Tu w tym pokażę Wam, jak wykorzystać sobie tagi, żeby nie zmarnowały się na kartkach, wiele razy też o to pytacie. Książeczka jest otwierana, można sobie tutaj ponotować, cokolwiek chcecie, jeżeli macie jakieś małe zdjęcia, jakieś te fotograficzne, takie wiecie, te dowodowe, czy jak się to tam nazywa, też można powklejać. No i otwieramy, raz, dwa, tu mamy dużo miejsca na zdjęcia i blokujemy sobie taką książeczką. Są też grzbiety, słuchajcie, na jednym grzbiecie mamy zamocowany system Hidden Hinge, tutaj już nie ma nic, bo to przychodzi nam na okładkę taką tą zewnętrzną, żeby tu nie robić tej przestrzeni, ale został nam jeszcze jeden element. Ja tu zapomniałam przymocować ćwieka, tu też będzie złoty ćwiek, bo on będzie ładnie wyglądał. Otwieramy sobie w górę naszą klapeczkę, która jest tutaj na tym grzbiecie i mamy schowany tutaj wodospad ukryty na zdjęcia 9x13. Wejdzie ich tutaj aż 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 i na klapce 14. Słuchajcie, myślę, że to jest świetne rozwiązanie, niezmarnowane miejsce. A o to nam chyba najbardziej chodzi, że tego miejsca w albumie mamy po prostu bardzo, bardzo dużo, z czego ja się cieszę. Moi kochani, ja sobie to tutaj podłożę, żebyście widzieli też troszeczkę kolekcję, jak będę mówiła o szczegółach albumowania. O, tak, zobaczcie, żeby fajnie albumik był tu widoczny. No i moi drodzy, a może nie, może tak będzie lepiej widoczny. Słuchajcie. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się pracowało. Kolekcja jest cudowna, uwielbiam ją. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się też ze mną fajnie pracować z tym albumikiem. I tak jak już wspominałam, zmieścicie zdjęcia 13x18, 10x15, 9x13. Wejdzie spokojnie ponad setka zdjęć. No i co, moi drodzy? Czas na szczegóły. Więc moi drodzy, warsztat albumowy Zapachy Lata możecie kupić w całym zestawie, jak to tradycyjnie zawsze jest, czyli z webinarem, z e-bookiem. Możecie kupić sam, możecie kupić sam dostęp, możecie zakupić sam dostęp do webinaru lub sam e-book. To tylko i wyłącznie jest Wasza indywidualna decyzja. Ja serdecznie zapraszam do warsztatowania, oczywiście wspólnego. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Dostęp do warsztatów jest, słuchajcie, zawsze dożywotni, bezterminowy i nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej, chyba że coś wydarzy się na Facebooku. Możecie więc wracać do tych filmów w dowolnym dla siebie momencie, kiedy tylko macie o to ochotę, czas, możecie zwalniać, przyspieszać, możecie cofać, czyli pracujecie w swoim tempie, tak jak Wam najbardziej to odpowiada. One umieszczone są na platformie YouTube, dostajecie dostęp do playlisty, w której przeprowadzony jest warsztat. Więc myślę, że ta praca jest taka, no, bardziej spokojna i niestresująca. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tej oferty. Słuchajcie, najważniejsze informacje to takie, że termin zapisów i płatności za warsztat jest do 26 czerwca. I moi drodzy, do tego dnia te warsztaty kupujecie przez sklep internetowy. Gdyby wydarzyły się jakieś wypadeczki i coś by tam było nie tak, można pisać do mnie na warsztaty@asiaszulik.pl, ale bardzo proszę, aby jednak w miarę możliwości te warsztaty kupować przez sklep, wtedy jest porządek, nie ma żadnych problemów, żadnego zamieszania. Jeżeli chcecie połączyć z zakupami w sklepie, jak najbardziej jest taka możliwość, sklep jest uzupełniony przy każdym warsztacie, pojawią się też te bloczki papierów, tam jest chyba kartony i papiery, wydaje mi się taka zakładka, nie pamiętam dokładnie.
I bardzo bym prosiła, aby uniknąć, wiecie, maili czy wiadomości typu dorzuć mi tam tyle tego, ponieważ słuchajcie, przynajmniej przy maluszku było tak dużo zamówień, że to było nie do ogarnięcia, więc po to jest założony sklep, aby można było sobie zakupić to, na co ma się ochotę i połączyć to z zakupami i z warsztatem. Jeżeli czegoś nie ma na sklepie, to znaczy, że jest to niedostępne i nie będzie to dostępne aż do następnego warsztatu, chyba że coś się wydarzy, to powiadomię o tym w newsletterze. Także tak by wyglądały sposoby zamówienia. Jest możliwość oczywiście wysyłki z zagranicy. Wysyłka za granicę od dzisiaj, od tego warsztatu wchodzi przez GLS, podaje ją każdemu indywidualnie, kto będzie zainteresowany warsztatem. Na terenie Unii Europejskiej spokojnie leci kurier GLS-u. Moi drodzy, wysyłka zestawów warsztatowych około 13-14 lipca, wysyłka dostępów 15 lipca, także myślę, że fajny letni czas i zapachy lata będą towarzyszyć Wam w te wakacje. I teraz chciałabym przedstawić opcje warsztatowe. Pierwsza z nich to jest warsztat z pełnym zestawem materiałów, z dożywotnim dostępem, webinarem, e-bookiem w temacie wycena albumu i sposoby wspomagania sprzedaży Twój wizerunek. I cały ten pakiet, cały zestaw wraz z materiałami, z zestawem i z wszystkimi gratisami i tak dalej, o których za chwileczkę powiem, to jest koszt 240 zł. Następnie opcja istnieje takiego warsztatu z zestawem materiałów, z dożywotnim dostępem oczywiście, tak jak i w poprzedniej opcji. I to jest 210 zł i to jest zestaw pełen do wykonania albumu. Kolejna opcja to jest dostęp do samego warsztatu, czyli do samego kursu i on jest w kwocie 90 zł. Natomiast jeżeli chcielibyście brać udział w webinarze na żywo w temacie wyceny albumów, sposobów wspomagania sprzedaży, Twój wizerunek, to o czym mówiłam, dostęp do takiego webinaru, który jest na zamkniętej grupie na Facebooku, natomiast potem jest przeniesiony na YouTube, oczywiście też do warsztatu, no ale tam już jest zapisane, to nie jest na żywo. Koszt dostępu do webinaru 30 zł, do e-booka piątej części już w tym samym temacie, moi drodzy, 20 zł. E-book nam rośnie w siłę, jest już bardzo grubiutki, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Tak jak wspominałam, te warsztaty umieszczone są na platformie YouTube. Możecie na spokojnie sobie z nimi, moi drodzy, pracować. To zastanawiałam się tak, czy jak to podsumować, co wyniesiecie z tego. Przede wszystkim to, że stworzycie samodzielnie swoją bazę albumową, to jest ogromna satysfakcja i osoby, które już miały z tym styczność, wiedzą jak to wygląda. Popracujemy z miękką tkaniną bez podbicia papierowego, stworzymy sobie mięciutką, puchatą okładkę, będziemy bindować system Hidden Hinge na płótnie, wykonamy album pełen naprawdę ciekawych, myślę, i fajnych rozwiązań. Wykorzystamy elementy do wycinania w albumie, wykorzystamy w pracy kalkę, samodzielnie wykonamy sobie złocenia, zobaczycie, że to jest proste i przyjemne. Pokażę Wam, jak wykonać koperty, jak to liczyć, żeby zawsze można było sobie dowolny rozmiar kopert wykonać. Myślę, że też ciekawe budowanie mat tutaj się pojawi. Komponowanie elementów właśnie do wycinania z papierem bazowym, o tym też sobie porozmawiamy. No i to, co najważniejsze, maksymalne wykorzystanie papieru, czyli taka eliminacja tych ścinek, bo tego potem mamy bardzo dużo. No i układanie kompozycji i dekoracji, myślę, że sprawi Wam naprawdę to radość. Ja sobie tu patrzę na ściągę, bo aha, dobra, ja tu miałam temat, może nie temat, tylko datę webinaru, który odbędzie się 28 czerwca o godzinie 19, moi drodzy. I tam, gdzie mówiłam o wysyłce za granicę, jest możliwość oczywiście płatności PayPalem, ale to tylko za wcześniejszym kontaktem, żebyśmy mogli sobie wszystko uzgodnić. Moi drodzy, jeszcze jedna nowość i rozwiązanie zabawy, która pojawi się na Facebooku, to jest niespodzianka, którą przygotowałam dla wszystkich warsztatowiczów i mój też nowy, malutki projekcik. Jest to, słuchajcie, stempelek z aparacikiem, który można sobie postemplować i na pewno już zauważyliście, że on tutaj występuje w albumie. Każdy warsztatowicz taki stempelek, moi drodzy, otrzyma jako upominek do warsztatu i zobaczcie, jest tutaj wystemplowany. Aparacik był przeze mnie malowany, dopracowywany przez firmę, z którą współpracuję, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jego rozmiar jest taki, myślę, że idealny dla mnie, bo
Nie za duży, nie za mały, taki, żeby nie przytłoczył zdjęcia. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Taki upominek poleci do każdego warsztatowicza, który zakupi pakiet z materiałami oczywiście do warsztatu. One będą dostępne w sprzedaży regularnej po wysyłce zestawów warsztatowych, bo wtedy będę zamawiać wszystkie stemple. Chciałam, żeby warsztatowicze byli wyróżnieni w ten sposób i aby przy tym moim jubileuszu kanału takie stempelki do tego warsztatu otrzymali. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Ja jestem zachwycona nimi. Wyszły tak bardzo delikatnie i subtelnie. Myślę, że nie są takie bardzo przytłaczające. Tak więc każdy taki stempelek otrzyma. No i moi drodzy, oczywiście przewodnik po warsztacie z graficzną rozpiską, z rozmiarami, z poradami, z instrukcjami. Każdy taki przewodnik w wersji drukowanej, a potem elektronicznej wraz z długopisikiem też dostaje. A myślę, że coś tam jeszcze wymyślę fajnego, ale no, wydaje mi się, że ten już stempel to taki był dla mnie priorytet, żeby szybciutko dotarł do mnie na czas, żebym mogła go przedstawić Wam w tych warsztatach. I oto jest rozwiązanie naszej zabawy też facebookowej, na Instagramie. Ja tam podam w tych miejscach wyniki, więc dla tych osób, które pierwsze wytypowały prawidłowo, że jest to aparat, poleci zestaw warsztatowy. Także moi drodzy, pozostaje mi bardzo serdecznie zaprosić Was do wspólnego tworzenia. Mam nadzieję, że warsztaty ze mną dają Wam choć połowę radości, ile wydajecie mnie poprzez udział w nich. Ja czuję się cudownie z Wami i tworzenie tych albumów daje mi ogromną satysfakcję i przyjemność. To jest dla mnie wielka radość. Tak więc, no cóż. Pozostaje mi jeszcze raz serdecznie Was zaprosić. Wszystkie szczegóły ja rozpiszę pod filmem, jeszcze gdyby ktoś nie chciał tutaj wracać po kolei, tam będzie to wszystko opisane. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, słuchajcie, lub wątpliwości, piszcie do mnie na maila na warsztaty@asiaszulik.pl. Tam jestem dostępna cały czas i po prostu wieczorami sobie tam odpowiadam na pytania. Mam nadzieję, że odpowiedziałam już tutaj, opowiedziałam o wszystkim, co chciałam. Cieszę się bardzo, że wreszcie udało mi się zrealizować i wprowadzić ten mój pomysł na to, żeby można było sobie dokupić taki bloczek papieru, jeżeli ktoś będzie tylko miał ochotę i on przyjdzie Wam, nie musicie gdzieś dodatkowo dokupywać, przyjdzie Wam razem z warsztatem. Tak jak jeszcze raz przypominam, one nie będą dostępne w regularnej sprzedaży, tylko i wyłącznie będą z zestawami warsztatowymi. Ja muszę to zaznaczyć w opisie i wtedy macie zabezpieczenie. Jeżeli ktoś się bardzo boi, jest zestresowany, zawsze będzie miał zabezpieczenie w te papiery. Cudowne zapachy lata. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnej pracy, do wspólnego tworzenia. A ja dzisiaj z Wami się żegnam, moi drodzy. I do zobaczenia w jutrzejsze inspirujące poniedziałki. Także tworzymy, działamy. Ja wracam już do sił, do zdrowia, do małych kłopotów tutaj, które mnie spotkały. Ale słuchajcie, kłopoty nas też kształtują i uczą tego, jak wychodzić do przodu. I jak to mówią, na przekór losowi. Tak więc ja Was zapraszam i dziękuję już dzisiaj. Już nie gadam dłużej. Idę korzystać z pięknej, letniej, prawie już tutaj u nas pogody. Pozdrawiam. Do zobaczenia, moi drodzy. Do warsztatowania.